Cześć, dzisiaj filmik z pełną wersją toru Motodrom w Krakowie i zawodach na nim, które odbyły się jakieś 2 tygodnie temu, jeśli dobrze liczę. I tak, tutaj macie tor jako taki. W nocy, dzień przed zawodami, sobie trochę pojeździłem. Czasy były masakryczne, ale z drugiej strony przecież było ślisko, wilgotno, zimno i tak dalej. Czasy w okolicach 35 sekund, rekord 32 z groszem. No ale zawody były tak, o, dla zabawy, całkowicie bez przygotowania, bez niczego. Po prostu pojechałem, żeby sobie pojeździć. Więc myślę, co, będę ostatni, to będę ostatni, nic się nie stanie. Natomiast tak, od razu mówię, że nie ma onboardów z zawodów, bo po prostu chciałem to ograniczyć z racji tego, że zawody jako, tak jak mówię, tak o po prostu pojechane. No a dodatkowo, no cóż bym miał pokazywać? To były czasówki, więc tam się nic nie działo za bardzo. Macie troszkę kadrów z boku toru. No i tak, po treningach tych wieczornych, gdzie zrobiłem 35, troszkę mi mina zrzedła, szczerze mówiąc, jeszcze bardziej niż wtedy, bo przed zawodami szkółka miała lekcje i tam robili po 32 sekundy znowu. Wiadomo, że bez doważania i tak dalej. No ale dobra, no myślę, no, do 34 zejdę, będzie spoko. No i tak, w kwalifikacjach było poniżej 35. I potem zostały trzy przejazdy już mierzone pod zawody. I wszystkie trzy były poniżej 34 sekund, więc jak na to moje wjeżdżenie w tor wydaje mi się bardzo dobre czasy. Nie pamiętam teraz dokładnie końcówek, ale coś koło 33,5 było dwa razy, raz było chyba jakieś 33,300 bodajże. No i summa summarum, na 21 zawodników zająłem 12 miejsce. Tylko że to jest klasyfikacja łączna juniorów i seniorów. Niestety nie dogrzebałem się do wyników poszczególnych grup. Tylko podium było podane, a już niestety nie miałem czasu, żeby sobie to tam na miejscu jakoś z organizatorem porozpisywać. Ale myślę, że w klasyfikacji seniorów byłem gdzieś koło 8 miejsca, więc taka połowa stawki tu i tu w miarę znośnie według mnie. A sam tor polecam. Jest ciekawy, śliski, ze zmienną przyczepnością. I troszkę mi się na nim lepiej jeździ niż na wersji wewnętrznej, niż na mojej pętli. Niby to jest mała pętla plus kawałek na zewnątrz, ale jakoś tak ten tor jest dłuższy, bardziej rytmiczny dla mnie. I no, jest więcej wyzwań, ciekawie się jeździ. Polecam się przejechać tam, oglądnąć, choć nie wiem jak teraz, do kiedy będzie tor zewnętrzny otwarty, bo wiecie, teraz pogoda niepewna, coraz zimniej i tak dalej, ale ogólnie polecam, zapraszam. No i co, to tyle, jeśli chodzi o motodrom. Prawdopodobnie w godzinie premiery tego filmu jestem w drodze do Tarnowa na zawody na torze Daytona. Tam już są wyścigi. Mam nadzieję, że coś nagram ciekawego. I oczywiście będzie to do zobaczenia na kanale. Dzięki za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, subujcie i tak dalej. No i do zobaczenia na torze.